Jak tutaj zostałem przedstawiony, zaangażowałem się w LEM, czyli ten projekt Lekcje Młodzieży, Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. A właściwie to chyba też byłem również w pierwszych zajęciach KASE w Warszawie, kiedy przyjechałem do Warszawy po wieloletnim pobycie w Afryce, właśnie pisać pracę o Misesie. I wtedy, to był rok 2008 bodajże, myślałem, że to były pierwsze spotkania KASE, a to właściwie KASE powstało dopiero w ogóle później. To brałem udział w czymś, co było prekursorem KASE. Później również zaangażowałem się w ten program LEM, czyli Lekcja Ekonomii dla Młodzieży, już wcześniej niż ten program w ogóle powstał. Ponieważ kiedy napisałem książkę o Misesie, dwaj ludzie z Galicji, którą można tutaj to również było nabyć, jakiś czas później dostawałem maile i pytania, że no, ta książka jest tylko dla teologów. Więc napisz coś łatwiejszego, że można byłoby to zrozumieć. Oczywiście ta książka była napisana do wąskiego kręgu ludzi, więc wtedy zrozumiałem, że jest potrzeba mówienia o ekonomii w prosty sposób do ludzi, którzy z tą ekonomią nie mają do czynienia. Oczywiście ja nie jestem ekonomistą. Dla mnie szkoła austriacka w ekonomii jest tylko pretekstem do pewnej analizy teologicznej, więc nie jestem ekonomistą, jestem teologiem, dla którego Mises jest takim pretekstem do mówienia również o ekonomii, do pewnej analizy teologicznej, ponieważ uważam, że ta działka w Kościele, w teologii moralnej została pozostawiona tylko ekonomistom, którzy tą działkę przyjęli i w tym głównym mainstreamie niestety, ale nie zajmują się człowiekiem realnym w działaniu, a zajmują się jakąś fikcyjną ideą homo economicus i dlatego to był taki dla mnie było wyzwanie. Zawsze wiedziałem, że czułem, czym jest ta szkoła austriacka, czym jest, wtedy myślałem kapitalizm, nie myślałem jeszcze o kategoriach wolnego rynku, lat temu 30, więc czułem, że człowiek w ten sposób działa. I więc postanowiłem po pewnym czasie coś tym się głębiej zająć. Więc moja przygoda, powiedzmy, z Misesem i z nauczaniem młodzieży, to już jest coś wcześniejszego niż ten program wasz. I uważam, że jest to wspaniały pomysł, żeby wyjść z tą ideą i mówię, ja nawet próbowałem zanieść Misesa nie tylko pod strzechy, ale pod afrykańską chatę. Więc jak wyjechałem po napisaniu doktoratu, doktorat, wyjechałem na misję znowu, tym razem do Zambii, więc miałem projekt tutaj, tak się fajnie składa, że z Kamilem i z Azbiro dogadaliśmy się, w jaki sposób przełożyć teorię ekonomiczną na bardzo prosty język, więc zacząłem budować przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców. I tutaj widzę Krzyśka i innych wolontariuszy, kilka osób, które tutaj są obecne, które przyjechały pomóc mi w tym projekcie. Ten projekt trwał 6 lat, zostałem przeniesiony do Polski, ale przez 6 lat próbowałem ten projekt tam w Afryce realizować. I teraz po przyjeździe do Polski poznałem Mikołaja, który pracuje, zaangażowany jest w krakowskim Kolibrze. Tak się fajnie złożyło, że Mikołaj jest z Tarnowa i również z Tarnowa. Usłyszałem o tym programie, więc mówię, zgłosiłem się od razu na 15 lekcji do liceum. Chciałem w ogóle poznać, w jaki sposób młodzież, kto to jest młodzież dzisiaj, bo nie znam, wiele lat spędziłem w Afryce, więc dla mnie była to wspaniała okazja poznania młodych ludzi, jak myślą, jak reagują, a zwłaszcza jeżeli chodzi o ten kontekst ekonomii wolnorynkowej. Więc zgodziłem się, 15 lekcji miałem w 4 liceum w Tarnowie i te lekcje miałem na lekcjach, większość lekcji miałem na lekcjach religii. I ktoś może powiedzieć, co ekonomia ma wspólnego z religią. Może no, z Bogiem ma bardzo dużo, z religią może mniej, ale z Bogiem ma bardzo dużo. Więc w formie może anegdoty, bo ktoś się może dziwić, że co ja to w ogóle robię, ksiądz. Mówi, stara się tutaj, przyjeżdża na zjazd klubów Austriackiej Szkoły w Ekonomii. Więc ja kiedyś jeszcze tutaj pisałem moją pracę. W Warszawie zacząłem chodzić w koloracji na spotkania dla libertarianów. Cokolwiek było wolnorynkowego. Pamiętam na takim pierwszym spotkaniu ktoś mnie zapytał, co ksiądz tutaj robi? A ja mówię, mogę odpowiedzieć pytaniem?
Jesteś katolikiem? Tak. Chodzisz do kościoła? Tak. To skoro ty możesz być, to ja również. Więc naprawdę nie tyle, że poszukuję. Tak, ja właściwie bym powiedział, już dokonałem wyboru. Tak bardzo modne jest w tym środowisku, bym powiedział, że tak jak Ludwig von Mises czy inni wielcy ludzie związani ze szkołą austriacką, bycie agnostykiem, czyli ciągle poszukuję. Szanuję to, ja dokonałem wyboru. Ale raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Więc wszystko właściwie jest ciągle o wyborach. Nigdy z tych wyborów nie możemy tak do końca się gdzieś tam pozbyć i uciec od wyborów. Więc uważam, że podstawy austriackiej szkoły w ekonomii, co mają wspólnego z religią? Bardzo dużo. Uważam, że praksteologia jest punktem wyjścia do tego, aby... czyli wspólnym punktem wyjścia nie tylko dla szkoły austriackiej w ekonomii i mówienia o ekonomii, ale również pojęcie osoby, koncepcja osoby pojmowanej przez Misesa jako osoby rozumnej i wolnej jest całkowicie zbieżna z tym, co mamy w katolickiej nauce społecznej. Co więcej, Mises mówi o tym, że każdy człowiek działa celowo. I od pewnego czasu, również w katolickiej nauce społecznej, mówimy o trzech cechach jednostki czy osoby, bo właściwie w Kościele nie mówimy o jednostce, mówimy o osobie. Jest to Don za Boetiuszem, jest to byt rozumny i jest wolny, ale również transcendentny. Czyli podkreślamy to, że człowiek ma prawo do tego, aby określać cel swojego bycia i działania. To samo, co właściwie jest istotą dla Misesa, że Mises uważa w szkole austriackiej, że każdy człowiek ma prawo do określenia celów swojego życia, działania. Więc to jest coś, co jest fundamentalne i tu jest zasadnicza zbieżność między szkołą austriacką w ekonomii i uważam w katolickiej nauce społecznej. Nie jest to może dostrzegane w taki sam sposób, jak ja to robię. Wiele, powiedzmy, ludzi, którzy się zajmują KNS-em, tego nie dostrzega, tej zbieżności, może dlatego, że szkoły austriackiej w ekonomii nie znają. Znają tylko, powiedzmy, no jest coś takiego, że również idąc za podobnie jak Thomas Woods, ubolewam, że koncepcja prawa ekonomicznego, która się pojawia w dokumentach kościelnych, która stanowi trzon katolickiej nauki społecznej, jest z reguły odrzucana jako racjonalizacja chciwości. I dlatego uważam, że powinniśmy mówić o ekonomii prostym językiem do ludzi, nawet do dzieci, tak jak powiedziałem, nawet w przedszkolu. Zaczynać od przedszkola. Ponieważ bardzo często później ludzie myślą pewnymi stereotypami, które wprowadzają ich w błąd. I oczywiście, i teraz tak, ktoś może powiedzieć, że jedna rzecz. Praksologia nie nadaje się do opisania Boga. Czy po prostu praksologii nie mogę, ponieważ Bóg jest bytem doskonałym, wszechmogącym. On działa. Z mojego punktu widzenia nie potrafię opowiedzieć, nie potrafię opisać Boga w inny sposób. Bóg działa, natomiast to działanie nie przynosi mu żadnej satysfakcji, ani go nie aktualizuje. On nie będzie lepszy dlatego, gdy coś zrobi, czegoś nie zrobi. Natomiast i tylko Bóg jako byt doskonały może zrobić coś bezinteresownie. Natomiast człowiek nie robi niczego bezinteresownie. Jeżeli nawet sobie, jak Mises mówi, założę sobie, że dam komuś prezent, czyli robię coś bezinteresownie, jeżeli tego dokonam, to znaczy, że co miałem właśnie na myśli, to dokonałem. Więc robienie czegoś dobrego, dobry uczynek, mnie aktualizuje, staje się kimś lepszym. Czyli Jezusowi nie chodzi o bezinteresowność. Czyli możemy zauważyć, że ten sposób myślenia o ekonomii jako o wymianie. Tutaj pewna następna uwaga. Uważam, że powinniśmy również mówić nie o ekonomii, a o katalaktyce. Ponieważ jest to nauka o wymianie, a nie teraz z greckiego ekonomia to zajmuje się gospodarstwem domowym i tak dalej. Czyli nie dochodzimy do istoty tego, czym właściwie ekonomia jest. Ekonomia jest nauką o wymianie. Jeżeli byśmy w ten sposób mówili, dotali do młodego pokolenia, do młodych ludzi w ten sposób, przedstawiając im, czym jest ekonomia, wydaje mi się, że wtedy by nikt się nie dziwił, dlaczego na przykład ksiądz idzie i mówi o ekonomii na lekcji religii, bo wszystko jest wymianą. Nie chciałbym, postanowiłem sobie, że jak miałem tu przyjechać przed przyjazdem, że nie będę szukał przykładów gdzieś, powiedzmy, z książek,
tylko zacząłem obserwować to, co się dzieje wokół mnie. I tydzień temu było kazanie. Znaczy, była Ewangelia świętego Łukasza, 14 rozdziału, w którym Jezus mówi w ten sposób. Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Najczęściej kaznodzieja się tutaj zatrzymuje i co mówi, że cokolwiek robimy, mamy robić bezinteresownie. I taka właściwie jest wizja chrześcijanina, człowieka, który robi coś dobrego, a to dobro musi być, on nie może w tym pokładać żadnej korzyści, nie może widzieć. Natomiast zauważmy, co mówi Jezus dalej. Czy jestem człowiek, Jezus dodaje, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wychodzi na to, że wcale Jezusowi nie chodzi o bezinteresowność. Człowiek, Jezus bardzo dobrze zna człowieka. I człowiek nie potrafi w inny sposób działać. Działa celowo, zakłada sobie jakiś cel, ale w tym wypadku Jezus mówi nam, że robisz dobry uczynek, zapraszasz ludzi na ucztę, która chromych, niewidomych, kalekich, którzy nie mogą ci odpłacić, ale nagrodę musisz sobie przesunąć w czasie na życie po śmierci. Czyli mówiąc, również wykorzystuję czas, bo my żyjemy w czasie, to mówimy o ekonomii, czas dla nas jest rzeczą bardzo ważną, niezbędną. Ta ekonomia mainstreamowa o czasie nie mówi. Nie mówi o preferencji czasowej, ma jakiś tam, mówi o pewnej, o człowieku, o homo economicus, który jest postacią gdzieś tam, no mówi, idealną sposób, idealnym dokonuje alokacji tych środków i tak dalej, nieistniejącą w rzeczywistości. Tutaj mamy, mówi nam Jezus o zauważa to, że jak człowiek myśli, jak człowiek reaguje w czasie. Jezus mówi, masz satysfakcję z tego, że tą ucztę wydajesz dla ubogich, dla biednych, dla kalekich, chromych, ale tą satysfakcję odłóż sobie w czasie na życie po śmierci. Dopiero wtedy ją skonsumujesz. Jeszcze w kontekście jest takim, że nie wywyższaj się, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Więc gdyby ludzie mieli tylko wysoką preferencję czasową, to tkwilibyśmy prawdopodobnie jeszcze na etapie życia w jaskiniach. A ja dodaję, a niebo byłoby puste. Więc Jezus wykorzystuje i mówi, gdy mówi do nas, mówi w przypowieściach, wykorzystuje, często odwołuje się do ekonomii i bardzo dobrze rozumie człowieka. Właśnie on już używa pojęć, które są klasyczne dla nas, dla ludzi, którzy są związani ze szkołą austriacką, dla tak zwanej klasycznej ekonomii. Więc on zauważa, że człowiek nie potrafi robić niczego bezinteresownie. Tylko teraz jest, w jaki sposób ja to spożytkuję i będę, w jaki sposób w ogóle będę spojrzę na czas. Przeciętny człowiek, jemu czas, preferencja czasowa się kończy wraz ze śmiercią, więc punktem odniesienia jest moment śmierci. To jest ten punkt, który decyduje o tym, w jaki sposób ja dokonuję działań w sferze ekonomicznej również. Ale ja mogę sobie ten czas przedłużyć i przedłużam go jako chrześcijanin, jako osoba, która wierzy w życie wieczne, więc jednocześnie żyję na tym świecie, ale czas i moja preferencja czasowa jest zupełnie inna niż człowieka, który żyje tylko chwilą obecną. No, chwilą obecną to jak niemowlę, konsumuje wszystko. Ma wysoką preferencję czasową. Natomiast tutaj, więc zauważmy, że czas w ekonomii jest rzeczą bardzo ważną, jest również bardzo ważną dla Jezusa, który patrzy na to z punktu widzenia, który jest nam bardzo, bardzo bliski, który rozumiemy, ponieważ Austriacy, my analizujemy człowieka w działaniu, człowieka realnego. I dlatego ja właściwie to, co ja robię, no często mówię, że łączę to, co kiedyś ludzie rozdzielili, czyli homo economicus od homo religiosus, czyli człowieka ekonomicznego od człowieka religijnego. Ponieważ nie ma dwóch, jest tylko jedna osoba, która działa jednocześnie w sferze ekonomicznej i w sferze religijnej. Nie mogę tych dwóch sfer oddzielić, ponieważ mówiąc językiem ewangelicznym, służyłbym dwóm panom. Więc od poniedziałku do piątku prowadzę firmę, w sobotę odpoczywam, a w niedzielę idę do kościoła, jeżeli jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem.
te wszystkie rzeczy muszą się wspólnie z tobą zazębiać. I więc uważam, że możemy mówić, ja przynajmniej to robię, na lekcjach religii, możemy mówić, czy na zajęciach z przedsiębiorczości, możemy mówić o ekonomii. I wydaje mi się, że nie chciałbym tutaj mówić, że mieszam na porządki. Chodzi mi tylko o to, abyśmy, kiedy mówimy o ekonomii, nie sprawiali, że ekonomia jest pewną ideologią. A tak będziemy czynić, jeżeli będziemy uważać, jak na przykład tu na początku byłem na pierwszych dwóch wykładach i był problem z libertarianizmem. Niektórzy libertarianizm uważają, że on jest to sposób na polepszenie ludzkiego dobrobytu. Czyli zakładamy sobie jakiś konkretny cel, który chcemy osiągnąć, czyli dobrobyt. Jak Mises, jeżeli dobrze pamiętam, mówił, że liberalizm ten ekonomiczny jest to system, w którym powstało najwięcej dóbr, więcej niż wcześniej w jakimkolwiek innym systemie. Ale według mnie, i to co jak ja rozumiem Misesa, to nie jest cel wolnego rynku. To nie jest pomnażanie dóbr, bo ja uważam, pomnażanie dóbr jest pochodną wolności. Celem, jeżeli ja właściwie jestem tutaj, to nie dlatego, że moim celem jest pomnażanie dóbr, jest poszerzanie sfery wolności. Czyli również, jeżeli ktoś bym w ten sposób określił, czym jest libertarianizm, to za bardzo bym się z tym nie zgodził, ponieważ bym tak uważał, że położył taką czapę ideologiczną nad tym i zamyka mnie w tym, co chcę osiągnąć. Ja bronię wolności. I jeżeli tu jestem, jeżeli idę na lekcję religii, mówię o ekonomii, dlatego, że chcę poszerzyć ludziom horyzont wolności, aby mogli dokonywać wyborów. Bo jak Mises mówi, czym jest kapitalizm, tu niektórzy mogą się obruszyć na to słowo, więc powiem, czym jest wolna ekonomia, czy wolna przedsiębiorczość, czy wolny rynek. Więc jest to system, w którym, chyba jeżeli to jest dosłowny cytat z Misesa, jeżeli ktoś chce być ubogi jak u buddyjski mnich, to zostawmy mu. To jest jego wybór. Więc każdy wybiera w tym systemie sposób życia, jaki jest mu bliski. Zresztą w ekonomii nie pytamy o cele. Nie rozmawiamy o celach. Zresztą Mises mówi, że celem każdego człowieka jest szczęście. Dlaczego? Ponieważ jeszcze nie widziałem człowieka, który chciałby być nieszczęśliwy. A nie wiem, jak określasz, czym jest szczęście. No też nie jest, bym powiedział, mój biznes, jeżeli ekonomisty, ponieważ na wolnym rynku możemy funkcjonować, możemy wymieniać się towarami, usługami, możemy osiągać własne cele, nie znając, jakie są cele bliźnich, ludźmi, z którymi współpracuję, ponieważ i możemy, ja uważam, że na wolnym rynku spokojnie mogą współpracować ze sobą ateiści, agnostycy, chrześcijanie, katolicy, tak długo jak oczywiście, ja to mówię, dziedzinę naszej działalności zawężamy do dwóch przykazań, przykazania nie zabijaj i nie kradnij. Libertarianie, czy powiedzmy, mówią tutaj o aksjomacji nieagresji, no to właściwie jest to samo, nie zabijaj i nie kradnij. I dlatego nie rozumiem, jeżeli ja mówię w ten sposób, to moja wypowiedź jest naładowana aksjologicznie, ponieważ mówię jako ksiądz, a ktoś mówi o aksjomacji nieagresji i on jest neutralny światopoglądowo. Więc uważam, że nie ma czegoś takiego jak neutralny światopogląd, ponieważ właśnie światopogląd to jest sposób, w jaki interpretuję świat. A na świecie nie jestem tylko obserwatorem, no ontologicznie tutaj jestem i nie mogę z niego wyjść. Więc ja go nie tylko obserwuję, a zarazem jestem. I dlatego właśnie Mises uważa, że odrzuca matematyzację ekonomii z tego powodu, że no, nie możemy potraktować człowieka jako pewien element jakiegoś tam, nie wiem, struktury atomów, które gdzieś tam z sobą na siebie oddziaływują. Człowiek jest nieprzewidywalny w swoich działaniach i jest wolny. Wszystko jest pochodną wolności dla mnie. Więc a to wolność dla mnie jest o tak na marginesie o wolności. Mówię, kiedy pisałem pracę doktorską na UKSW, po pewnym czasie, po kilku miesiącach, gdy byłem na seminarium, było łączone doktoranckie z magisterskim, no mówię, że podniosłem rękę, mówię, że właściwie no, mam już dość tych tematów, ponieważ
każdy temat jest o wolności, to mówię wolność i zagrożenie. Mówię, czekam, kiedy będzie temat wolność jako dar. A tego brakuje, przynajmniej ja to widzę z perspektywy Kościoła, z teologii moralnej, że z jednej strony mało mówimy o wolności jako o darze, mówimy najczęściej jako o zagrożeniach, o zagrożeniu i zagrożeniu, jakie niesie sobą wolność. I z drugiej strony za mało mówimy o ekonomii. Za mało mówimy o ekonomii, o tym, o naturze pieniądza, o wszystkich innych pochodnych rzeczach, które są pochodną wolności, czyli działalności człowieka w sferze ekonomicznej. A mówię, to przykazanie siódme, nie kradnij, to właściwie i sfera ekonomiczna to jest 95% wyborów, a szóste przykazanie to tylko 5. Więc a Kościół niestety gdzieś sobie tylko w tej chwili rości prawo do mówienia tylko o tym szóstym przykazaniu, a sferę ekonomiczną gdzieś pozostawił. Oczywiście uważam, że ekonomia jest nauką autonomiczną, ale jest jedna rzecz, wspólna jest baza antropologiczna. Ponieważ jeżeli mamy nauki społeczne, więc powinniśmy się zajmować tym samym człowiekiem. A problem polega na tym, zauważam, że niestety tak nie jest. Mises, szkoła austriacka w ekonomii, zajmuje się realnym człowiekiem w działaniu. Natomiast widzę, że inne nauki zajmują się człowiekiem, ale to jest pewna idea, jakiś pomysł na człowieka. Jak homo economicus, idealny człowiek to jest po prostu idealny, alokuje środki. Taki człowiek nie istnieje. Jak czytałem Misesa i on mówi, że człowiek jest niedoskonały, jednostka jest niedoskonała. Jako teolog mówię, zacząłem czytać Human Action i mówię, no super sprawa, to właściwie ja patrzę na to i czytam, człowiek jest grzeszny. Więc mówię, od razu miałem gotowy moją pracę, zamieniłem tylko słowa jednostka na słowo osoba i z traktatu ekonomicznego wyszedł mi traktat teologiczny. Dlatego uważam, że jest wspólna baza antropologiczna i powinniśmy to sobie cenić w tym sensie i o tym mówić, bo jeżeli gdzieś o tym przestaniemy mówić, to zatracimy grunt pod nogami. Ludzie nie będą nas rozumieć. Ja uważam, że ktokolwiek, jeżeli komuś dałem do przeczytania, ktokolwiek wziął taką małą broszurkę, są zbiór wykładów, takich bardzo prostych Misesa, nie pamiętam tytułu, ale takie o socjalizmie, o różnych rzeczach. Pisze, tak, ekonomia, tak. To każdy to przeczytał, to pierwszy raz i mówi, co mi dajesz, to takie oczywiste. Więc tak, to jest oczywiste, dlatego powinniśmy o tym mówić i ludzie odbiorą taką oczywistość. I problem polega na tym, że ludzie słuchają wiadomości, żyją w tym świecie, który jest skonstruowany nie przez Misesa, a przez jego przeciwnika. I teraz wychodzą ekonomiści, keynesiści, którzy nie patrzą na człowieka realnego w działaniu. I gdy mówimy na przykład, ja mówię o zysku, to zaraz ludzie patrzą na mnie i nie potrafią, czyli odrzucają zysk, sam w sobie odrzucają zysk, ponieważ dla większości ludzi zysk jest, kojarzy się z chciwością, kojarzy się z wyzyskiem. Ludzie nie potrafią zrozumieć, że wymiana jest zawsze po obu stronach jest korzyścią. Większość ludzi, jakbyśmy rozmawiali, dla nich, jeżeli ktoś osiągnął zysk, to dlatego, że kogoś oszukał. A że wymiana nie jest grą o sumie zerowej, że dwie strony otrzymują korzyść. Naprawdę wielokrotnie, kiedy za każdym razem, gdziekolwiek idę i rozmawiam, większość ludzi ma właśnie to przeświadczenie, że zysk to jest wyzysk. W jaki sposób ktoś mógł osiągnąć, zarobić tyle i tyle pieniędzy? Dlatego, że kogoś oszukał. Więc wydaje mi się, że taka szkoła, że LEM, czyli lekcje ekonomii dla młodzieży, czy nawet idąc dalej, w prostym sposobie, gdy będziemy mówić o zysku w prosty sposób do ludzi, złapimy pewne stereotypy, które istnieją i będziemy mogli docierać łatwiej do ludzi. A są kategorie myślowe, które stosuje Mises, odkrywa jako aksjomaty, później stosuje je jako punkt wyjścia do swojej analizy człowieka w działaniu w sferze ekonomicznej, jak na przykład kategorie myślowe pojęcie straty i zysku, jest uniwersalne. Jest tak uniwersalne, że używamy go normalnie w ekonomii. Święty Paweł mówi, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć
to zysk. I teraz, tu właściwie w tym zdaniu jest cała austriacka szkoła w ekonomii, taka ten punkt wyjścia. Dla większości ludzi czym jest śmierć? I śmierć jest końcem wszystkiego. A dla mnie nie jest początkiem. Ja nadaję śmierci. Ja jestem panem śmierci. Właśnie na tym polega cała powiedzmy tutaj gra, że to ja jestem panem śmierci, w tym sensie w Chrystusie, że potrafię powiedzieć, że śmierć nie jest. Jest konieczna. Żeby nie było śmierci, to nie będzie zmartwychwstania. Więc tutaj mamy i subiektywną teorię wartości. To ja nadaję wartość rzeczom. One mnie gdzieś tam nie powiedzmy determinują, że ja teraz się boję śmierci. I że ja teraz używam również tych pojęć, kategorii zysku i straty. Nie potrafimy mówić, teolog nie potrafi nie mówić w ten sposób. Żeby mówić, żeby nie być gołosłownym, czytanie tylko z liturgii godzin wczorajszego dnia. Święty Wincenty a Paulo. No posłuchajmy, w jaki sposób mówi o męczeństwie. Dlatego starajmy się, moi bracia, konferencja duchowa świętego Wincentego a Paulo. Dlatego starajmy się, moi bracia, o życie wewnętrzne, o panowanie Jezusa Chrystusa w nas. Nie poddawajmy się rozproszeniu, nie ulegajmy skłonnościom, które prowadzą do zajmowania się sprawami tego świata, a które odwodzą od pamięci od Stwórcy. Szukajmy... Przepraszam, to było nie tutaj. Sekundę. Jest. Przyjmijmy każde niepowodzenie i upokorzenie. Ufajmy, że to właśnie przyniesie nam korzyść. Oczywiście, co innego jest korzyścią dla mnie, co innego jest dla kogoś innego. Każdy nadaje rzeczom w tym świecie wartość subiektywną. Za przykładem apostoła powinniśmy wybierać cierpienia, nawet śmierć, abyśmy nie zostali odłączeni od miłości Chrystusa. Może się zdarzyć, że będziemy musieli wybierać między utratą Jezusa Chrystusa albo znoszeniem więzienia, cierpień, męczeństwa. Oby taka błogosławiona okazja stała się dla nas środkiem prowadzącym do panowania w nas Bożego Syna i Jego Królestwa. Czyli nie możemy obyć się również w teologii, w normalnym mówieniu o ludzkim działaniu, nie używając pojęć myślowych, jak pojęcia straty i zysku, czyli środek i cel, które są uniwersalne dla wszelkiego ludzkiego działania, nie tylko dla ekonomii. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, nie tyle, że nie zachęcam do tego, żeby mówić teraz o ekonomii, mówić o Bogu, nie potrzeba. Wystarczy tylko pokazać te antropologiczne podstawy i w ten sposób wydaje mi się, że zdobędziemy człowieka, który będzie nas słuchał, bo to będziemy mówić o nim. Nie będziemy mówić o jakichś teorii, nie mówimy o inflacji, to jest ważne, ale najpierw ważna jest ta podstawa. O bankowości, to musi przyjść później. Jeżeli ta podstawa, uważam, nie będzie rozpracowana, ludzie nie potrafią myśleć w tych kategoriach myślowych, które są wspólne dla nas wszystkich, ale poprawnie, to jeżeli tego nikt nie nauczymy, nie pokażemy, że ekonomia i życie, czy religia tej bazie takiej antropologicznej to jest to samo, no to będzie problem. I dlaczego na przykład na spotkaniach dla młodzieży, to zakończę to moje wystąpienie taką refleksją, taką osobistą, jak mówię. Zawsze rozpoczynam zajęcia dla młodzieży, gdy spotykam się i chcę mówić o religii, o przedsiębiorczości, pytam się, dlaczego chodzić do szkoły. To robiłem również w Zambii, jak zaczęliśmy zbudować przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców. To jest Krzysiek, też był w takim spotkaniu pod drzewem, w altance. To były takie pierwsze lekcje o ekonomii dla młodzieży afrykańskiej, zambijczyk. No i pytałem się zawsze wtedy, dlaczego chodzi do szkoły? Odpowiedź jest taka, ponieważ chciałbym zdobyć wiedzę. Po co ci ta wiedza? Żeby zdobyć lepszą pracę. Zawsze mówię, prowokacyjnie mówię, źle. Jak to źle? Przecież każdy chce zdobyć pracę, uczy się po to, żeby zdobyć pracę, znaleźć pracę. Mówię, co, praca leży na ulicy? Ty masz coś stworzyć nowego. I okazuje się, masz być przedsiębiorcą. Przemyślałeś kiedykolwiek o założeniu firmy? Okazuje się, że większość, 99,9, nigdy o tym nie myślała. Gorzej jeszcze jest w Zambii, ponieważ nie ma dobrych wzorców. Tam bardzo mało jest prywatnych firm, jeżeli chodzi o stosunek przedsiębiorców do ogólnej populacji, więc te rzeczy są naprawdę bardzo ważne i wtedy, kiedy idę, zawsze mówię o powieści o talentach. I wystarczy tylko czytać przypowieść o talentach z przypisami, ponieważ najczęściej na kazaniach pada tylko wyjaśnienie w pierwszej warstwie znaczeniowej. Talent
to, co po polsku rozumiem przez talent, to są jakieś, nie wiem, to są, mam talent do śpiewania, talent do malowania, do wielu innych, jestem sportowcem utalentowanym. Więc, ale talent do czasów Jezusa to była jednostka monetarna i to było 15, to było 25 bodajże, czy 6 kg srebra, co odpowiadało 15 wypłacie, która była równoważna zarobkowi z 15 lat przeciętnego pracownika. Więc jeden talent to był wór srebra. Więc jeżeli on otrzymywał ten wór srebra, no to właściwie przez 15 lat już mógł nie pracować, a ktoś otrzymał 5, to przez całe życie może już nie pracować. Może tylko konsumować. A Bóg chce jednego. Ty masz to pomnożyć. Przynieś 5 worków srebra, masz przynieść 10. Więc jeżeli w ten sposób pokażemy młodzieży, młodym ludziom, będziemy mówić o tym, w ten sposób o ekonomii, będziemy pokazywać związek religii i ekonomii na tym fundamentalnym, oczywiście zakładam tutaj poziomie, tym antropologicznym, to ludzie z chęcią, bym powiedział, połkną ten haczyk i będą interesowali się prawdziwą ekonomią, tą z wyższej półki. Ale bez tej bazy antropologicznej uważam, że ogólny jest chaos w naukach ogólnie społecznych, że zajmujemy się człowiekiem jakimś, nie wiem, to są właściwie ideologie, bo mają jakąś ideę człowieka wymyśloną czy ograniczoną, jak homo economicus w sferze ekonomicznej. Więc musimy przynieść ludziom człowieka realnego, który działa, który podejmuje decyzje, który również jest niedoskonały, ale ma prawo do tego, aby działać w ramach tej dziedziny, którą wyznacza mu to Boże przykazanie, jak mówię, czy akcja dnia agresji, nie zabijaj i nie kradnij. I że każdy ma prawo do tego, aby wyznaczać sobie cele i je realizować. Tak długo, jak nikogo nie zabija i nikogo nie kradnie. I tutaj wtedy jest punkt wyjścia do tego, aby mówić o tym, że prawo własności jest, o świętości prawa własności, że prawo własności chroni właśnie mnie, chroni moją rodzinę, chroni, daje mi gwarancję do tego, aby mógł zrealizować cel, który sobie obiorę. Ale o celach oczywiście w ekonomii nie mówimy. To jest tylko punkt wyjścia. Tak człowiek działa i jak pamiętam, Mises mówił w Human Action, że nie jest ważne, co jest twoim celem. I tutaj szapoba przed Misesem, który jako agnostyk, tak przynajmniej się uważał, mówił, że cele mogą być metafizyczne. A to niczym nie przeszkadza, żeby taki człowiek działał w tym świecie i odnosił sukces. Mogę mieć cele metafizyczne, więc nie określamy celów. Więc skoro i to wystarczy na założenia, jeżeli wydaje mi się takie antropologiczne, na lekcje dla młodzieży o ekonomii, a później możemy przejść i mówić o inflacji, o naturze pieniądza, o teorii bankowości i tak dalej. A jeżeli mamy te podstawy, wtedy czujemy ten grunt pod nogami, ten antropologiczny, że mówimy o tym samym człowieku, że nie ma, że teraz lekcja religii, to zamykamy, jest dzwonek, a teraz przechodzimy zupełnie do innego świata. Teraz mówimy o Bogu, że te dwa światy sobie wzajemnie współgrają i nie ma między nimi sprzeczności, ponieważ kończąc już mówię, jak ja spoglądam na świat materialny dla mnie jest tylko środkiem do osiągnięcia czegoś, co jest poza tym światem. Oczywiście to jest mój punkt widzenia, możecie się Państwo z tym zgadzać lub nie, ale mam prawo, żeby w ten sposób myśleć, używając tej kategorii środków i celów. Dla mnie wszystko jest środkiem, również to moje wystąpienie. Do jakiego celu, to Wam nie powiem. Dziękuję za uwagę. Miało być kazanie dialogowane, więc jest czas na pytanie. Ktoś tutaj? Ja? A proszę. Ja mam trochę takie może przewrotne pytanie. Biorąc pod uwagę to, co ksiądz mówi, że nawet w przykładach biblijnych jest sporo takich sytuacji, kiedy daje człowiekowi szansę, żeby rozwinął się niekoniecznie duchowo, ale też ekonomicznie. Co ksiądz by powiedział na przykład na temat sytuacji, kiedy Judasz sprzedał Jezusa Rzymianom?
bo wtedy, w tamtych czasach, Jezus był na dobrą sprawę, jakby, nie wiem, w oczach Rzymian był takim przywódcą buntu wolnych Żydów. Tak mi się trochę wydaje, że to było trochę na tej zasadzie i Judasz jako, może jako legalista taki rzymski, chciał połączyć przyjemne z pożytecznym, no i pomóc Imperium Rzymskiemu, przy okazji wzbogacając się. I właśnie pod kątem tego wzbogacania się z tego powodu, że był dał szansę właśnie, jakby ksiądz się odniósł do tej sytuacji. Czyli cel nie uświęcać środków. Można się wzbogacić, ale teraz zależy, tak jak Mises mówi, nie ma czegoś takiego jak dyktatura, czy chyba nie Mises, ale to jeszcze nie pamiętam, czy Rothbard, nie ma dyktatury klientów, że klient mi mówi, co mam zrobić. To przykład tego drukarza, który w tej chwili odmówił drukowania pewnych plakatów. Jestem człowiekiem wolnym, mogę odmówić, mogę tego nie zrobić. Mogę tego nie kupić, mogę tego nie sprzedać. Więc uważam, że chyba w ten sposób na to odpowiedział. Oczywiście w przypadku Judasza i apostołów, oczywiście oni mieli wizję Jezusa jako przywódcy, będzie przywódcą, oczywiście była rebelia, jedąc nawet do Jerozolimy, jak Jezus się zatrzymuje przy niewidomym i chce go uzdrowić. On mówi, chodź, idziemy, bo nie ma czasu. A Jezus mówi, nie. Czyli ja też te piszę w swoim kazaniu, że nawet w momencie, kiedy Jezus idzie, bo wie, dokąd idzie na śmierć, jest człowiek, on staje, rozmawia z nim, uzdrawia go i mówi, tu jest Królestwo Boże, nie tam, tutaj, tam, gdzie jest człowiek. Więc i dlatego w tych kategoriach mówię, bo tu mamy krzyż, idę teraz na krzyż, zbawię cały świat, a tu jest człowiek, tego uzdrawiam. I Jezus mówi, napisałem w kazaniu, że też nie ma, jak mówi Mises, podział na makro i mikroekonomię. Jest tylko jedna ekonomia, bo jest tylko jeden człowiek. Czyli to wydarzenie z tym niewidomym, to tu się właśnie, tu jest całe Królestwo Niebieskie. Nie tam. Ono już tutaj jest. Czyli nie ma takiego wartościowania, tamto jest ważniejsze. Tu jest człowiek, to jest potrzeba. Tu spotyka się Bóg z człowiekiem, konkretnym człowiekiem. Proszę. Ja mówię otwarcie, że podatki w takiej formie, jak są dzisiaj, to jest kradzież, ponieważ wtedy, gdy chodziło o podatek, w którym tutaj Jezus był poddany próbie, to było chyba 2 denary, to właściwie były 2 dniówki, nie? To był cały podatek. Oczywiście były jeszcze podatki drogowe i inne, to w sumie to może było 15-10% tego, co my dzisiaj płacimy, więc absolutnie... W tym wypadku, oczywiście, kiedy Jezus mówi tak przewrotnie, oddajcie, co zrobi, to cesarskie, oczywiście nie chodziło mu o podatki, chodziło mu o coś innego. Chodzi to o wolność. Ale to mówię w tym sensie, że jak bierzemy kontekst ekonomiczny, to oczywiście nikt nie miał chyba nic przeciwko temu, żeby płacić, powiedzmy, nie wiem, dochód dwudniowej wypłaty, czyli tego, co zarabiałem w ciągu 2 dni. Natomiast w tej chwili dobrze wiemy, że płacimy właściwie 75% tego, co zarabiamy. Więc uważam, że no, w takim znaczeniu podatek, który w tej chwili jest kradzieżą. Poza tym różnie te słowa można interpretować. Oddać cesarzowi co cesarskie. No, można sobie to zinterpretować, że czasem to nie należy się cesarzowi to, co tego żąda. No dokładnie. To ciebie własność. No to, ale to do niego cały należy. No teraz możemy to oczywiście, to była cała powiedzmy analiza tej wypowiedzi, bo jest dość skomplikowany i dłuższy kontekst. Ewentualnie może mieć na myśli państwo wypieniać, że... Fiducjarnie. On nic nie warty, więc oddaj to cesarowi. Nie wiem, tam było pierwsze tutaj. Mhm, proszę. Ale myślę, że by się mógł im przydać i chciałbym prosić o komentarz do niego. Dotyczy on pojęcia równości, tak podkreślonego obecnie, zwłaszcza w kontekście ekonomicznym, przez papieża Franciszka. I jest to z drugiego listu do Koryntian. I
o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Więc czy postulujący równość przeciwnicy wolnego rynku, a zwolennicy interwencji, która ma zasypywać no, nierówności społeczne widziane jako no, wielka niesprawiedliwość i wielka no, wada kapitalizmu, no, mogliby słusznie się powoływać na ten fakt. Znaczy, dla mnie nierówności są pochodną wolności, żeby nie było wolności. Jeżeli chcemy zrównać nas wszystkich, wszystkie, to znaczy, że chcemy pozbawić ludzi wolności. Jeżeli chodzi o Franciszka, to uważam, że nie jest on ekonomistą i nie wypowiada się w kontekście żadnej ekonomii, żadnego nurtu ekonomicznego. On po prostu to, co ja odbieram, próbuje przyciągnąć do siebie wszystkich. Więc taki przykład powiem spontanicznego kazania dla wolontariuszy podczas Światowego Dnia Młodzieży, kiedy odłożył przygotowane kazanie i powiedział, że młodzież, dzieci, młodzież powinna rozmawiać z babciami, dziadkami. I właściwie wydaje to jest, to zrozumiałem, że jest to bardzo fajny sposób na mówienie do ludzi o wartościach konserwatywnych, a właściwie konserwatywnych to również i o wolnym rynku, bo te wartości konserwatywne nie kojarzą się na razie z socjalizmem. W socjalizmie nie ma takich, nie ma dziadków, rodziców, nie ma rodzin wielopokoleniowych. Można mówić o tych rzeczach, nie używając słowa jak lewak i socjalista. W bardzo taki pozytywny sposób. Nie wiem, czy Franciszek miał to na myśli, ale odebrałem to w ten właśnie sposób, że mówi o czymś, co chcielibyśmy było na świecie, natomiast nie dzielimy rzeczy ludzi na lewaków, socjalistów i tak dalej. I, a czy tutaj to naprawdę, no nie wiem, jak to, na to pytanie do końca odpowiedzieć, ale dla mnie mówię, tak jak powiedziałem na początku, równość. Człowiek jest równy wobec Boga. Natomiast dlaczego jest równy? Ponieważ każdy został stworzony na jego obraz i podobieństwo. W tym jest równość, na tym polega. Natomiast nierówności ekonomiczne są pochodną naszych wyborów. Jeżeli gdybyśmy nawet, powiedzmy, zestartowali cały układ, który w tej chwili się znajduje i zachowali te same punkty wyjściowe, czyli człowiek jest istotą wolną i rozumną, okazałoby się, że te nierówności następnego dnia się pojawią. One są konsekwencją ludzkich wyborów. Więc to właściwie to jest walka z jatrakami, jeżeli próbujemy te równości gdzieś tam wyrównywać. Oczywiście jest inna rzecz, że zakładam, że nie dzielę ludzi, o, jeszcze w formie, jakbym na to mógł odpowiedzieć. Kiedyś mój przełożony, byłem w Zambii, przyjechał do mnie na wizytację i się pyta, czy pracuję z ludźmi biednymi. No, odpowiedziałem, że nie pracuję z ludźmi biednymi, ponieważ nie dzielę ludzi na bogatych i biednych. Naprawdę nie interesuje mnie to, kto ile zarabia, a jeżeli miałbym dzielić na kategorię, musiałbym mieć punkt odniesienia, a to mnie nie interesuje. Natomiast, i mówię jeszcze tak, to wyjdź i przyprowadź mi jednego człowieka, który w tej lindzie chce być biedny. W życiu nie widziałem kogoś, kto chciał być biedny. Natomiast jest różnica między biedą a nędzą. Nie dzielę ludzi na bogatych i biednych, ale nad nędzą pochylam się, wtedy człowiek jest w dołku. Kiedy potrzebuje, żeby mu podać rękę. A to dla mnie jest zasadnicza różnica. Podaję rękę, z dołka wychodzisz i ciebie zostawiam. Proszę. Kiedy egoizm się staje cnotą, a zaczyna z egoizmem, to tutaj Ayn Rand. Więc ja mówię, nie ma altruistów, wszystko jest egoizmem, tak powiedzmy kolokwialnie mówiąc. Każde moje, tutaj też przyjechałem na to spotkanie, mam w tym pewien cel, jak powiedziałem, nie zdradziłem go, bo ja jeszcze jestem egoistą, czyli ponieważ chcę również dobra dla siebie. Każdy święty jest egoistą, chce być jeszcze większym świętym niż inni byli, więc czysty altruizm jest rzeczą, no, właściwie samobójstwem, a właściwie rzeczą idealną to jest to, co mówi nam przekazanie miłości bliźniego i Boga, i siebie samego. Czyli już wam podałem odpowiedź, trójkąt równoramienny. Kocham bliźniego tak jak siebie samego i Boga. Właściwie bliźni, ja i Bóg. To jest odpowiedź, według mnie. Więc to należy wybalansować te rzeczy. Czyli mówiąc o tym, że kocham siebie, ale kocham w takim samym stopniu, jak kocham bliźniego. Proszę. Ja na początku chciałem pogratulować księdzu Polenki z
oczywiście użyłem tutaj słowa polemika, ale na YouTubie to pewnie byłoby ostateczne zaoranie tej kwestii, ale wracając do meritum. Nikt się tutaj nie może nie zgodzić, że wizja ideo-chrześcijańska w wielu najważniejszych kamieniach mirowych pokrywa się z ekonomią austriacką. No, na pewno jest to wolna wola i tak dalej, ludzkie działanie, ale chciałbym tutaj ad hominem do źródeł widać się tej wizji judeo-chrześcijańskiej, czyli do tematu, uciec do problematyki grzechu pierworodnego. No, nie wiem, jak się ksiądz stosunkuje do mojej opinii, ale uważam, że to taka wredna odpowiedzialność zbiorów. Znaczy, no, ja o grzechu pierworodnym powiem w inny sposób. Odpowiadając może trochę okrężnie, ale zaraz do tego dotrę. Dla mnie na przykład anarchokapitalizm jest super konstrukcją myślową, która pomaga nam w wyobrażeniu sobie świata idealnego, który mógłby zaistnieć, jeżeli ludzie by, powiedzmy, przestrzegali wszystkich przykazań, w tym nie kradnę i tak dalej. Natomiast jest tylko konstrukcją, ponieważ człowiek jest niedoskonały i nawet jeżeli uważam, że jeżeli nikt by mnie nie pozbawił mojej wolności, to uważam, że człowiek wielokrotnie sam rezygnuje z własnej wolności. Bardzo łatwo człowieka jest namówić, przekonać, żeby swojej wolności rezygnował, dlatego że jest niedoskonały. I państwo, czy cokolwiek by było, nie wiem, co będzie następne po państwie, jest to konsekwencja właśnie grzechu pierworodnego. Czyli dla mnie ten układ taki jest przemocy, w tym sensie, że państwo jest dla mnie oczywiście agresorem, zgadza się, ale bym powiedział wielokrotnie, jest tym agresorem na żądanie. Że sami sobie taki świat tworzymy, bo jesteśmy niedoskonali. To wszystko, co bym powiedział, jest konsekwencją grzechu. Państwo. Oczywiście układ idealny byłby anarchokapitalistyczny według mnie. Każdy ma swoje poletko i sobie, powiedzmy, żyje tak jak, nie, jak w raju. Natomiast to jest tylko konstrukcja myślowa. Ale oczywiście nie ma tutaj, nie ma żadnej odpowiedzialności. Każdy ponosi indywidualnie odpowiedzialność za swoje czyny. No, powiedział ontologicznie, tak się to wydarzyło. Tego nie mogę zmienić. Ale oczywiście grzechem pierworodnym nie ma problemu. Problem został rozwiązany przez Chrystusa. Jesteśmy odkupieni. Odkupieni nawet, to ważne słowo, odkupić. Odkupić. Wydaje mi się, że nie potrafimy obejść się, uciec od ekonomii, kiedy mówimy o religii. I dlatego może powstała ta książka bardzo prosta, ekonomia Boża i ludzka. Czyli gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, o tej ekonomii mówimy, a starożytni czy ojcowie Kościoła mówili nawet o tym, że no, że o teologii mówili, że jest to ekonomia zbawienia. Zresztą, tak jak powiedziałem, sakramenty są narzędziami zbawienia. Ciągle używamy tych kategorii myślowych, które są nam wspólne w szkoły austriackiej i dla mnie w religii. Ale oczywiście grzech pierworodny no, w pewnym stopniu jest. Jak powiedziałem, w przypadku tego, jak żyjemy, no, jest to konsekwencja tego, kim my jesteśmy. Konsekwencja grzechu. Skutek grzechu. Za który musimy płacić, tak bym powiedział, jak ktoś z grzechem jest tak jak z granatem. Jak się rozwali, to zawsze kogoś uderzy. Nie to, ale grzech się pojawił z wolnego wyboru. Grzech jest skutkiem wolnego wyboru. Powiedział, że z obojętnością i właściwie, kiedyś się, tak powiem, że jak
Dlatego przestałem w tej chwili, absolutnie staram się nie używać żadnych tam, nie interesuje się, kto nawet jest w PiS-ie, czy w PO, czy w partii Korwin, bo nie chciałbym, żeby mnie gdzieś zaszufladkowano, że mówię korwinizmami. Więc tak kiedyś, jak byłem młody w seminarium, tak robiłem, a szybko z tego wyrosłem. Nie tylko dlatego, żeby mnie w ten sposób nie określano, więc dlatego uważam, że znaczy jest, nie powiedziałbym, że brak zrozumienia, po prostu no taki sobie dziwak, mówi sobie o ekonomii i inne rzeczy. Na razie jest niegroźny. Tak, takie mam przynajmniej wrażenie. Znaczy staram się być niegroźny, bo wiem, że no, w tym sensie wiem, że w zgromadzeniu no, nie ma problemu, czy w kościele, jeżeli człowiek coś źle zrobi, a tak uważają przełożeni, zawsze można do nich przyjść i powiedzieć, że więcej już tego nie zrobię. Ponieważ kocham Kościół i w nim jestem, bo widzę w nim więcej, bym tak powiedział, widzę w nim same plusy. Są oczywiście, bo Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych również. I dlatego nawet kiedyś tak powiedziałem moją przełożonemu, gdy pisałem pracę o Misesie, że jeżeli ktoś mi powie, że mam przestać, to dla prawdy schowam tą pracę do szuflady i zajmę się innymi rzeczami. Po prostu może to nie ja jestem po to, żeby o tym napisać. A skoro do tej pory nikt mi nie przeszkadza, to znaczy, że powiedzmy, mogę to robić. A tym moim pierwszym wyborem był zakon. A następnym wyborem i Misesa poznałem, bym powiedział, była to druga miłość. Pierwsza to byli werbiści, a Mises przyszedł później. Nie chciałbym się rozchodzić z werbistami z powodu Misesa. Thank you.